Dzień dobry Państwu. Chciałabym dzisiaj Państwa bardzo zachęcić do zadbania o swoje ciało, do zadbania o swoje mięśnie. Ja wiem, że my wszyscy ciężko w ogrodzie pracujemy, ale jest to ruch dosyć monotonny w kilku tylko zakresach. Proponuję więc zatem wybrać się czasem na spacer, ale spacer, który nie jest powolnym ciągnięciem nogi za nogą, ale energicznym marszem. Taki energiczny marsz z wymachiwaniem ramionami szybko nas rozgrzeje. Możemy się też zatrzymać, potruchtać w miejscu. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, można też sobie wysoko podnosić kolana do góry. Proszę zobaczyć, ja tutaj akurat naprzemiennie staram się dotknąć kolana łokciami. To jest bardzo rozgrzewające ćwiczenie. I ruszam dalej. To są wszystko ćwiczenia, proszę Państwa, które nie wymagają żadnych absolutnie przyrządów. Wystarczą w miarę wygodne buty i wygodny strój. Proszę pamiętać, że ja nie jestem wykwalifikowanym fizjoterapeutą. To jest mój zestaw ćwiczeń. Takie ćwiczenie trzeba wykonywać tak, by odpowiadały naszemu poziomowi sprawności. Ja sobie trochę truchtam, potem nawet biegam sobie troszkę po parku, a jak już jestem odpowiednio rozgrzana, wtedy zaczynam robić przysiady. To nie są niskie przysiady, proszę zwrócić uwagę. Natomiast jeśli chodzi o sylwetkę, tutaj bym jeszcze poprawiła moje plecy. Jeszcze wydaje mi się, że troszeczkę się garbi. Powinniśmy myśleć sporo o tym, jak jeszcze bardziej wzmocnić mięśnie ud, mięśnie dwugłowe, czwórgłowe i mięśnie pośladków. Po serii przysiadów możemy sobie zrobić odwodzenie nogi z palcami zadartymi lub z palcami obciągniętymi. Wszystko w miarę naszych możliwości i chęci. To ma być dla nas przyjemne. My nie mamy bić żadnych rekordów, natomiast mamy mieć poczucie, że faktycznie robimy coś dla swojego ciała. Ja się nauczyłam nie wstydzić moich ćwiczeń. Wykonuję je w pobliskim parku. Nie przejmuję się, jeśli ktoś komentuje. Robię swoje. Staram się też ćwiczyć dodatkowo z lekkimi ciężarkami, tak żeby wzmocnić mięśnie ramion. Tych ćwiczeń nie ma na filmie. To odwodzenie nogi do tyłu przy zgiętym kolanie powoduje, że mocno pracują pośladki. A teraz podnoszę nogę z palcami obciągniętymi, troszeczkę bardziej w stylu baletowym. Możemy się pobawić w ten sposób, bo przy obciągnięciu stopy mięśnie nieco inaczej pracują niż wtedy, gdy palce stóp są zadarte. Nie chodzi tutaj o to, kto wyżej podniesie nogę, kto więcej razy tę nogę podniesie. Chodzi o to, by poruszyć grupami mięśni, które w ogrodzie zwykle nie są aż tak aktywne. I powracam do energicznego marszu, przerywanego truchtem. Gdybyśmy sobie truchtali lub maszerowali z towarzyszem lub towarzyszką, to wszystko ma być na granicy możliwości kontynuowania rozmowy, czyli chodzi o to, żeby nie było to zbyt intensywne, ale też żeby nie było to zbyt powolne. Tutaj robię sobie slalom między drzewami. Jestem oczywiście już po dłuższej chwili truchtu i marszu. Ja Państwu pokazuję bardzo skróconą wersję mojego programu ćwiczeń, bo nie chcę Państwa zanudzić. Jak już jestem bardzo dobrze rozgrzana, już się troszkę zmęczyłam, zabieram się do rozciągania. Uważam, że rozciąganie jest dla nas ogrodników kluczowe i tak naprawdę za każdym razem po pracy w ogrodzie powinniśmy się choć troszeczkę rozciągnąć. Pamiętajmy, że rozciągamy się bardzo łagodnie, nie robimy żadnego
pulsowania, staramy się jednak poczuć, że faktycznie mięśnie i ścięgna ulegają rozciągnięciu. Jeżeli ktoś nie ma problemów z kolanami, może w tym ćwiczeniu sobie przywieźć stopę jeszcze mocniej do pośladków. Ja to ćwiczenie urozmaicam wyciąganiem jednej ręki do przodu, wtedy jeszcze ćwiczę równowagę. Oczywiście, jeśli chodzi o rozciąganie, to te ćwiczenia wykonuję dużo spokojniej. Każde ćwiczenie 15 do 30 sekund. Tutaj wszystko przebiega dużo szybciej. Kolejne ćwiczenie, rozciągam sobie łydkę. I drugą. Tu można byłoby poprawić jeszcze wyprost kolana. I ćwiczenie, które bardzo lubię, rozciągam sobie tył uda, łydkę i tułów. Bardzo przyjemne ćwiczenie. Polecam na zakończenie prac w ogrodzie. To ćwiczenie też bardzo lubię, może dlatego, że dobrze mi wychodzi, ale tak jak już mówiłam, my nie musimy nogi podnosić wysoko. Chodzi o to, żeby poczuć, że jednak coś nam się naciąga. To ma być wszystko przyjemne. Teraz naciągam sobie bok tułowia i bok uda. Zwłaszcza ścięgna idące od bioder do kolana. Te ćwiczenia wszystkie wyglądają na bardzo, bardzo łatwe, bo one też nie są jakoś szczególnie trudnymi od strony technicznej ćwiczeniami, ale proszę mi wierzyć, po takiej sesji ćwiczeń można poczuć na drugi dzień, że faktycznie wykonało się kawałek dobrej roboty. My jesteśmy osobami w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności, dlatego też warto sobie takie ćwiczenia adaptować, modyfikować, warto wymyślać sobie inne ćwiczenia, które dla nas będą przyjemne. Powiem szczerze, że ja po takim spacerze wracam do domu bardzo zadowolona i uśmiechnięta. Wydziela mi się mnóstwo endorfin, ja się bardzo lubię ruszać, w związku z tym tak mi jest jakoś weselej i milej, że zajęłam się sobą, że coś zrobiłam dla swojego ciała i że też trochę głowa odpoczęła. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, zachęcam do spacerów i pozdrawiam serdecznie.